zostanie wezwany do usunięcia usterek w terminie i tego terminu nie wykona, to możemy w stosunku do tego wykonawcy stosować karę finansową. Będę czekać do jesieni, jak droga jest nieprzejedna i mówiąc tylko o farach. Dobrze, panie wójcie, wiemy, co pan już odpowiedział, będę czekał. Tylko to, co powiedziano wcześniej, żeby na tej drodze, o której mówimy, no ktoś, nie wiem, czy z urzędu, czy kolega tu jako podładu i porządku przewodniczący z komisją, panie wójcie, porozmawiać z właścicielem tejże karczmy, gdzie jego jest parking, bo mówię, panie wójcie, tiry wyjeżdżają z placu parkingowego sobie, gdzie im pasuje. No i w tej chwili to pobocze, to wszystko to jest tam, no jakbyś pan zobaczył, nie musisz pan jechać koniecznie, ale naprawdę to fatalnie wygląda. I jeszcze jest przy tym, proszę pana, tuż przy krawężniku, między parkingiem, a taki jest, no nie wiem, wydzielony, może to jest pasem zieleni, no jest, nazwę słowo, jakieś brudne śmietnisko, proszę pana, takie ohydne, że nie wiadomo, co tam jest wywalane, sypane i potem co jeszcze tyle wyjeżdżają i tego. Papiery wprowadzające już na kawałku zrobionego asfaltu, no jest ohyda w tej chwili, no. Tak się zrobiło, że po prostu zakątek nie wiadomo czego, jakiegoś śmietniska. No tak drogo wybudowany kawałek drogi, chociaż nie skończony, ale no po prostu brud. Tak to nazywam. Panie radny, odpowiada. Jeżeli jest tam jakieś dzikie wysypisko, jakieś tam śmieci, to oczywiście posprzątać to musi zarządca drogi, czyli wyślemy służby, jeżeli... Proszę panie wójcie, przepraszam bardzo, nie zrozumiał mnie pan, ale to nie na naszym jest terenie, to jest na jego, właściciela terenie, to jak gmina może wczekać na jego? Według mnie to w końcu tego parkingu brakuje dużego kosza. O, i to by temat rozwiązał. Ci kierowcy tirów właśnie wyrzucają. Dlatego. Tego nie było, no nie wiem, tydzień temu nie było, no dlatego się zwrócił uwagi na właściciel parkingu, żeby tam postawił kosz. Proszę Państwa, dlatego tłumaczę Panie Józefie i chcę dać jeszcze radę, bo oczywiście wójt i moje służby, no nie jesteśmy w stanie być o każdej porze zgadza, w tym miejscu. Teraz tak, jeżeli zaśmiecenie jest w pasie drogowym, to my za to będziemy odpowiadać, natomiast za zaśmiecenie na prywatnej działce odpowiada właściciel. Natomiast jeżeli Pan widzi, bo to jest jedyne rozwiązanie, że tak tu Pan mówi, tiry wjeżdżają, niszczą krawężnik i drogę i tak dalej, to trzeba to po prostu zwyczajnie zgłosić na policję. To jest wykroczenie drogowe. On niszczy drogę. Bo no co z tego, że my teraz pojedziemy, oczywiście obejrzymy, jak to wygląda. Jeżeli jest coś zepsute, no to musimy po prostu naprawić. To jest, widzi pan, też argument dla wykonawcy, który będzie wezwany do, załóżmy, usunięcia jakiejś usterki pogwarancyjnej. To też może odmówić naprawy tego, bo to nie jest jego wina, tylko zostało zniszczone przez jakiegoś kierowcę. Dlatego tu, jeżeli pan to widzi, to trzeba po prostu, nie ma się zgłaszać to na policję, konkretnie numer rejestracyjny i nie ma innego wina. Nie, tego się nie upilnuję, panie wójcie, bo ja nie jadę i nie widzę, że przy mnie wyjeżdża tylko z nocy, proszę pana, wywleczone jest masa błota za kołami, po tym wszystkim i to jest znak, że jest zniszczone. To nie jest na bieżąco, że ja nadjeżdżam i ktoś wjeżdża. Gdybym tak to było, to bym się zatrzymał, mógłbym nawet błęd dostać, tak się wyrażę, od kierowcy, bo to dzisiaj nie wiadomo, kto siedzi za kierownicą i kto to jest. Bo powiem, co ci się nie podoba, ty taki, nie taki, proszę pana. Ale widzi pan, mogę oberwać, ale chcę skończyć, proszę pana. Ale gdybym próbował uwagę zwrócić. Ale no, to nie jest tak przy mnie do kierowcy, który mógłby tak wyjeżdżał. Ale proszę pana, to nie jest na bieżąco, tylko jak ja przejeżdżam, to mówię panu też po nocy 4-5 wyjeżdża w miejscu niedozwolonym z parkingu po tym błocie, wywleczone krawężniki zniszczone i tak to wygląda. No dobrze, rozumiemy, tylko panie Józefie, no co my mamy zrobić? Co mamy zrobić? No to już, proszę pana, właściciel parkingu, to jest jego. On bierze za to pieniądze. Niech zastawi jakieś, proszę pana, dodatkowe barierki, żeby tam nie wyjeżdżali. Prosta sprawa. Bo inaczej, panie wójcie, no pan też inaczej tego nie zrobi. Gdy nie będzie zrobiona jakaś bariera, proszę pana, to jest dziczyzna, proszę pana, czy nie będziesz pan w nocy stał i jakiegoś chłoty pilnował, że on by tam nie wyjeżdżał, bo pana zastrzeli tam, proszę pana. Z takimi ludźmi to nie ma co zaczynać, kto tam w nocy podjeżdża, proszę pana. Proszę następne pytanie. Tylko że jeszcze chciałem
Panie wójcie, ale na tych drogach, przepraszam was, pogajdzie, no na tych drogach, które mówiłem, tam gdzie trzeba, panie wójcie, ogryz te dziury, no. Litości, panie wójcie, ta droga skośna, no naprawdę ludzie błagają. Tam jest potrzebne, no, kilka przyczep w tej chwili, żeby w tej duże dziury wsypać, panie wójcie. Panie Józefie, to co już dzisiaj mówiłem przy omawianiu tego punktu, jest taki zamysł w najbliższym czasie, żeby właśnie uwzględnić drogi, które wymagają doziarnienia i wykonać to przy pomocy tych pieniędzy, które zostały zatrzymane wykonawcy. I to, no nie chcę tutaj jeszcze do końca mówić o szczegółach, bo jest to w analizie. W każdym razie jest taki zamysł, aby położyć na tym albo warstwę kruszywa, która będzie stanowić doziarnienie, albo warstwę destruktu, która również będzie stanowić doziarnienie i jest jeszcze z punktu widzenia tych parametrów wytrzymałościowych lepszą warstwą i od razu na tym położyć nakładkę gumiczną. Taki mam zamysł. I panie Józefie, no ja byłem na tej drodze niedawno właśnie z człowiekiem, który opracowuje mi taki program naprawczy. No i nie jest tak bardzo źle, bo wiadomo, że... Ale na której drodze pan... Dalej właśnie skośnej. Wiadomo, że nie jest to asfalt, nie jest to równiutkie, ale nie jest tak też, że są jakieś tam komiki kolejne i nie można przejechać. Nie, o kolejne... To normalna droga z kruszywem i wiadomo, że na drodze z kruszywem ciągle się te kamyczki wybijają, bo po prostu no, ta siła... Ale to jest blisko ósemki, panie wójcie, to jest wielo bardzo... Ale to nie możemy robić tego w ten sposób, że będziemy to łatać, tylko po prostu na całej długości położymy warstwę około 6-7 cm tego doziarnienia destruktu i na tym nakładkę bitumiczną. I taki zamysł mam i to, co powiedziałem już dzisiaj, niewykluczone, że na następnej sesji z taką propozycją wyjdziemy, bo z uwagi na to, że nie ma pieniędzy w tym roku, to płatność za tą robotę byśmy przesunęli na przyszły rok i ja tu już rozmawiam z firmami, z tymi potencjalnymi oferentami, czy byliby zainteresowani takim rozwiązaniem. Jak najbardziej byliby zainteresowani i niewykluczone, że całość roboty by wykonali w tym roku, a płatność byłaby w przyszłym. Część płatności z tych pieniędzy, które mamy od pieniędzy, które zostały zatrzymane. To jest około 400 tysięcy. Proszę, radny. Szanowni Państwo, ja tak sobie mam taki pomysł. Chciałem się z tym pomysłem podzielić tutaj z panem wójtem, z państwem i radnymi. Otóż, panie wójcie, to co ja kiedyś już tam wspominałem, w związku z tym, że 1 września odbędzie się to uroczyste otwarcie roku szkolnego w Wójnach, oddanie do użytku sali gimnastycznej, przedszkola, stołówki, ja mam taki pomysł, no może warto byłoby podjąć na przykład rozmowy z wojewodą, z marszałkiem, żeby rangi miało otwarcie wojewódzkie. Byłaby to naprawdę, szanowni państwo, duża reklama dla naszej gminy, dla naszego sołectwa, byłaby to, że tak powiem, darmowa promocja, bo automatycznie za tym, jak jest wojewoda, jest marszałek, przyjeżdża telewizja, prasa, radio, więc naprawdę byłaby to duża promocja dla nie tylko sołectwa, ale dla całej naszej gminy. I ja miałbym taką prośbę, panie wójcie, no bo to wiadomo, to od pana nie zależy, tylko czy wojewoda, czy już tam jakieś ma plany, czy już może, no ale może warto było. Panie Michale, odpowiadam, jeżeli to jest tylko koniec, tak? Tak, ten pomysł. No tak. Bardzo dobry pomysł, powiem więcej, ten pomysł już jest zadany. Nie będą tylko przedstawiciele województwa, ale oczywiście również będą zaproszeni posłowie, czyli ranga ogólnokrajowa. I w tym zakresie oczywiście już są podejmowane działania przez środowisko szkolne i oczywiście myślę, że zaangażuje się w to całe sołectwo, bo można nazwać to otwarcie jakimś spełnionym marzeniem. I wydaje mi się, że przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego obecny być powinien, chociażby ze względu na
udzielenie tej dotacji na budowę sali gimnastycznej w wysokości 450 tysięcy, bo to się odbywa za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i również ze względu na tą dotację postaramy się, żeby był obecny minister, bo to jest bezpośrednio z Ministerstwa Kultury i Sportu. Także jak najbardziej taka ranga będzie, ranga podobna jak w otwarciu kompleksu edukacyjnego w Gomuli. Także to jest realizowane. Proszę. Może jeszcze. Następnie zapomnę, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić jako prezes Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich, to znaczy się Państwa Radnych, Pani Przewodniczącą, Panią Teresę, członków zarządu na zawody strażackie seniorów, które odbędą się 7 lipca o godzinie 13.30 w miejscowości Krężna. 13.30 Krężna, serdecznie zapraszam wszystkich. A teraz przejdę do pytań. Panie wójcie, bo mam takie pytania od mieszkańców z Majkowa. Co z tym wodociągiem? Kiedy są jakieś już nad... Jest projekt. Będzie to w tym roku realizowane. Proszę Państwa, no panie Grzegorzu, no Pan mnie tak pyta. No, przed chwilą żeśmy głośno, wnikliwie, szeroko rozmawiali odnośnie naszych finansów. Jak ten projekt wykonany, będziemy wiedzieć, ile to jest wykonane w tym. Będziemy wiedzieć, ile to kosztuje i będziemy się starać wykonać to nawet w tym roku, być może przy pomocy naszych ludzi, ale pytanie, czy w ogóle projekt zostanie wykonany w tym roku. Pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa. Bo z tego, co ja znam tamten grunt, to jak swoimi własnymi środkami musimy to wykonywać latem, porze słuchaj. Bo jeżeli przyjdzie jesień, nie zrobimy tego własnymi środkami. Znaczy tak, panie Grzegorzu, jeżeli projekt zostanie wykonany za miesiąc, a wątpię, no to możemy poważnie rozważyć wykonawstwo w tym roku. Żebyśmy nie przespali sprawy. Natomiast jeżeli to całe postępowanie, bo najgorsze i najtrudniejsze postępowanie to jest ta decyzja środowiskowa. To jest coś strasznego. No bo możemy naprawdę zaoszczędzić dużo pieniędzy, jeżeli to nie chodzi o sami. Panie Grzegorzu, tu nie chodzi o, bo etap wykonawstwa będzie prostszy niż etap projektowania. Jeżeli projektowanie przedłuży się do miesiąca wrzesień, październik, to po prostu wykonawstwo przyszły rok. Dobrze, dziękuję. Teraz następne pytanie. No bardzo ładnie, jestem bardzo zadowolony. Mieszkańcy też z naprawy tej drogi, ale został ten odcinek jeszcze na Majkowie, w stronę, wiadomo, Grabicy. Już tam jest mina Grabica. I tam chyba te dziury nie zostały. Ale mówimy o tutaj na zakręcie idzie do góry. To jedziemy wzdłuż boiska. Od Majkowa. Od Majkowa. No, to tam trzeba też... Do Pryska. Do Pryska, bo zapominam o tym odcinku. I jak jest drogą przez Folbach? Jest to nasza droga, nie? Tak. I co, my musimy to sami naprawiać? Tak. No, to nie ma wyrażenia. Wybudowana była wspólnie porozumienie z Grabicą, a teraz niestety utrzymanie... A Grabica właśnie dziury uśmiechnie. Właścicielem jest gmina Wola Krzysztofowska. Natomiast wtedy, no, z uwagi na to, że przy tej drodze mieszkają... To już był problem z odśnieżaniem. Nie, no my musimy to utrzymywać, bo jesteśmy właścicielami. Był problem. No bo wiadomo, autobus jeździł, no, mieszkańcy też są nasi. No a tam u nas, no to wiadomo, trochę był płośnic, nie? Droga jest nasza, my musimy odśnieżać. Natomiast no, ten drugi odcinek, tam ten wąski, mi nagrabić. Dobrze, jeszcze przypomnę może o tej sprawie tutaj, co kolega Lich o tych dziurach. Naprawdę mieszkańcy pracy to już no po prostu to już jest. Naprawdę nie chce się mówić. Oni tak, nic oni nie korzystają. To jest podobna miejscowość jak Gąski. Przez 6 lat, aż z tym powiedzieć 7, tam jest nic nie robione i jeszcze mają tą drogę straszną. Oświetlenie. No i nie wiem, no, oni chcą tylko, żeby im po prostu powieść jakiegoś tego kamienia, wyrównać trochę.
Panie Grzegorzu, jeżeli uda nam się ta strategia, a powinno się udać, to ja już się postaram o to, żeby wykonawca postawił tą drogę na pierwszym miejscu. No to daj Boże, bardzo bym chciał. Rzeczywiście pani sołtys zasługuje tutaj na uznanie, bo jest bardzo wyrozumiała. I cierpliwa. I mieszkańcy ale już tracicie. I mieszkańcy również, ale, jeszcze, ale w końcu to możemy zostać zlinczowani, jak nie będziemy nic robić. Ale już na drodze woda stoi, to już kamienia nie ma. Dobrze. I jeszcze to tak bym się chciał podzielić taką refleksją, że też mi się obrywa i nie wiem, czy żeśmy się nie pospieszyli z tą ustawą śmieciową. Bo jednak okazuje się, że wszystkie gminy mają taniej. Także trójbice, grabica, no nawet takie. No, wydała firma Juko za 4 miliony. A to ile to jest? No, ile mam mieszkańców Piotrków, ale co płacą tyle, ile było? No, bo jak taką uchwałę, to mówię, że nie. Ale to jest w gminie. Jest w gminie, taniej jest w gminie Grabica, taniej jest w gminie Gorzkowice, ale po prostu gminy sobie przyjęły takie rozwiązanie, że będą dopłacać do budżetu. Proszę Państwa, używając takich argumentów, to warto się zaopatrzyć w jakieś takie dane źródłowe, no Piotrków. Ale to do ludzi nie trafi, że 100% ze policzyli, ja też. Tam 4 miliony z grubym hakiem, tak? No jeszcze jeden region nie jest rozstrzygnięty. Nie, jeden jest rozstrzygnięty. Piotrków cały, nie wiem ile, niech będzie, że ma 75 tysięcy. Piotrków jest podzielony na 3 regiony, tak? Czyli na 50 tysięcy, Szanowni Państwo, jest to rozstrzygnięte. Szybko, bo mówię, to się tak fajnie hasło rzuca. Na 50 tysięcy jest za 4, niech tylko 4 miliony, jest 4 miliony z hakiem. No weźmy 4,5. Ja wezmę 4, że nie. Nie, to jest, przepraszam, to będzie, przepraszam, że się włączę, ale to będzie pomyłka w obliczeniu. To 4 to by było na wszystkie sektory. Na wszystkie. Bo hak wygrał też w 3 sektorach. Trzeci może, bo został protestowany. To było na 4. Juko wygrał. A hak wygrał Grabicy. 4 miliony na 70 tysięcy, tyle ma. A ona za 1 200 000. A tam tylko za tyle. 70 tysięcy, 57 12. Ale co? 4,76. Piotr, tak, wychodzi na osobę. U nas, Szanowni Państwo, mamy 720 tysięcy ofertę. Tak, podzielimy na te 11 tam 800. 11,800 podzielimy na 12, 5,08. 30 groszy jest różnicy, tak? Biorąc pod uwagę to, że mamy teren wiejski, gdzie mają obowiązek podjechać tam, nawet gdzie drogi dojazdowej nie ma, no to mamy to samo. Ja to się zgadzam, tylko że teraz mówią mi sporo, to wytłumaczy, że jednak gminy policzyły na wszystkich mieszkańców. Będą obniżać, nieważne, no, nieważne są pieniądze. I z budżetu trzeba będzie dokładnie. Tak, no ja wiem, że to nie jest dołożą. 3 złote od osoby, a przetargu wyszło prawie 6 za osobę. Ja wiem, o czym. Pani redaktor, głośniej. Przepraszam się, włączy dyskusja, ale o tych śmieciach w Piotrkowie ciągle pisze w gazecie, więc jakby jestem w temacie. Także powiem szczerze, że ja jak patrzę na pole, to... Ja jestem zadowolona, jestem mieszkanką tej gminy. Tutaj nie będzie bałaganu od 1 lipca. To, co czeka Piotrków, to Państwo nawet sobie nie zdają sprawy. Jakie zawieszanie? Pobieranie wyższych opłat od mieszkańców. Później jakimś cudem zwracanie im tych pieniędzy, które się im niesłusznie pobrało, bo przecież stawki po jakimś czasie będą musiały być obniżone. Czeka duże zawieszanie. Od 1 lipca nie wiadomo, kto w trzecim sektorze będzie odbierał śmieci, więc ludzie zostają z niczym. Także naprawdę ja stawiam wolę tutaj akurat na przykład Piotrkowowi jako przykład, czy się udało nam przed pierwszym wyrobić, ale wiadomo już kto odbierze śmieci i te śmieci nie będą leżały na ulicy. Ale jeżeli chodzi o ekoregion, to ekoregion wybrał Bełchatów i Bełchatowi jest 7 zł od osoby za segregowane śmieci, 12 od niesegregowanych. I teraz tak, częstotliwość odbierana. Bełchatowie w zabudowie jednorodzinnej śmieci zmieszane będą odbierane 2 razy, raz na 2 tygodnie, surowce suche raz w miesiącu, opakowania szklane raz na kwartał, bioodpady raz na 2 tygodnie, jednak w okresie zimowym raz w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne odbierane będą
dwa razy w tygodniu, opakowania z tworzyw sztucznych dwa razy w miesiącu. A u nas mamy tylko wszystko raz w miesiącu. I mamy 6-8. To samo jest strumieniowe. Dobrze. Ale wiecie Państwo, musimy zrobić zapytanie, czego my oczekujemy? Czy chcemy mieć dobrze i tanio, czyli zaspokoić nasze potrzeby, skoro nasz system, stary system był oparty na jednorazowej. Mówimy cały czas o terenach wiejskich, mówimy o terenach jakichś zurbanizowanych, gęsto zabudowanych i na tych terenach wystarczyła zbiórka, jeżeli mówimy o zmieszanym odpady komunalnym, raz w miesiącu, to co? To my sobie zafundujemy, to żeby było podniesienie tego pojemnika 2 czy 3 razy w miesiącu, możemy to zrobić, tylko trzeba wiedzieć o tym, że liczy się koszt podniesienia pojemnika dla firmy. Nawet nie tyle ilość śmieci, tylko koszt podniesienia pojemnika. Jeżeli byśmy zrobili 2 razy tyle kursów, mają zrobić 2 razy tyle pojemników podnieść, no to bardzo podobne, że proporcjonalnie podniosłaby się stawka. I czy naprawdę na wsi, bo na terenie tutaj Europy mamy zmieszane odpady, które mają są 2 razy tygodnie odbierane, ale tylko dlatego, że w zamian za to mają odpowiednio mniejsze pojemniki wstawione. Czy na wsi, jeżeli jest przelicznik, że 80 litrów na osobę powstaje odpadu i tyle gwarantujemy, że minimum tyle jest z posesji odebranej. Dodatkowo może ktoś do przodu nieodpłatnie przywieźć jakiś gruz, czy pozostałe te odpady, które przod będzie przyjmował. Dodatkowo raz w roku będzie zorganizowana nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, to czy doprawdy na terenach wiejskich powstaje więcej niż 80 litrów na osobę tych odpadów, to nie jest wzięte z powietrza w ogóle ta liczba, bo to jest na podstawie badań, które zostały załączone do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. To jest taki przelicznik przyjęty dla terenów wiejskich. Tyle odbieramy. A Państwo będziecie teraz udowadniać, że to jest jednak za mało. Pięć osób. Tu jest tylko ten jeden. Ja mówię, opieram się na badaniach. Pozwólmy się wypowiedzieć. Które zostały wykonane, które wykorzystywano dla opracowania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Tam jest to oczywiście w kilogramach podanych, ale to można na liczby przeliczyć. I my mniej więcej się takimi ilościami posługujemy. Około 80 litrów odbierzemy odpadów miesięcznie na osobę. I te pojemniki są właśnie dostosowane do tego. Jeżeli sobie teraz, wiecie Państwo, gdy była podejmowana ta stawka 6,80, była taka fajna tabelka, można było sobie bardzo fajnie tam zobaczyć. Były też podane tam gospodarstwa jednoosobowe, ile jest, dwuosobowe, 3 i tak dalej. Najwięcej mamy tych gospodarstw 3-5 osób. To jest najwięcej. Tak, po jedną osobę to naprawdę tam jakieś 180 gospodarstw. I teraz w momencie, kiedy my sobie zaakceptujemy, że zrobimy od 1 do 4 osób ten hubertowy zestaw pojemników, że nie możemy powiedzieć, że będzie koszt 180 litrów, bo takich nie ma, tak? Będzie są 20 albo 240. Więc jeżeli powiemy, że obniżymy o tą jedną osobę i zrobimy 240, to automatycznie nam przybędzie dużo więcej tych większych zestawów, 2 razy droższych z zasady. I na ten 720 tysięcy zrobi się 800, tak? No i widzieliście Państwo, jak to wyglądało na tych cyfrach. W momencie, kiedy żeśmy chcieli, jak była propozycja tej stawki progresywnej, gdzie żeśmy chcieli w jednym przedziale tam troszeczkę zmniejszyć, to automatycznie trzeba było komuś tam podnieść, tak? Także pozwólmy, żeby ten system ruszył, bo wiecie Państwo, dzisiaj każdy, kto zabierze głos w dyskusji, będzie uważał, że ma rację, tak? A osoba mało zorientowana przyjmie, że to faktycznie tak jest. Do ludzi to jest trudno trafić, że gmina powiedzmy 100% mieszkańców przeliczyła, a my powiedzmy 85 czy 90, że zapłacą. I to ludzi nie trafia do zwykłego Kowalskiego, bo oni płacą 5, a dlaczego my 6,80? Ale proszę Państwa, my możemy tak zrobić, oczywiście, możemy tak zrobić i tak jak wynika z doliczeń 5 i 8. Tylko po prostu nie oszukujmy mieszkańców, bo tą brakującą kwotę dołożymy z budżetu. Zamiast te pieniądze przeznaczyć na budowę drogi, to będziemy sztucznie dopłacać. No nie tędy droga. Takimi globalnymi kategoriami nie myślą mieszkańcy, że to gmina to my, wszyscy. Dlaczego ja mam płacić tyle? Ale do tej pory, a teraz 100% podwyżki. Panie Grzegorzu,
Oczywiście... I mogą się pogodzić, że dlaczego to ten ekoregion mógł odbierać te śmieci, powiedzmy, przez tyle lat, za tyle, a teraz ja muszę płaciłem 38 zł, a teraz muszę płacić 100. Tu jest problem. I to i tu nie można do ludzi trafić. Ale proszę Państwa, no to już nie od nas zależy, no bo tak ustawa narzuciła takie metody wyłaniania tego wykonawcy i to oczywiście spowodowało, że niestety będzie drożej. Natomiast ja mam też obawy, czy tej pojemności dla tej pięcioosobowej rodziny wystarczy. Tylko trzeba ostrożnie do tego, bo trzeba również mieszkańców uczyć gospodarności, bo jak się wrzuci luźnych 5 butelek plastikowych, no to za moment będzie pełny. Ale przecież to można zgnieść, tak? Czyli gospodarujmy się, bo teraz trzeba ludziom mówić coś takiego, że oczywiście możemy w tym kierunku pójść, tylko wiedzcie o tym, że jak podniesiemy pojemności, cena pójdzie w górę. Jeszcze chciałem sprostować to stwierdzenie, że gmina się tutaj pospieszyła i na tym jesteśmy w jakiś sposób do tyłu. No, z tym nie można się zgodzić z takim stawianiem sprawy. Szanowny pani redaktor tutaj tak podsumowała, wydaje się, że u nas tutaj można stawiać za wzór, bo my żeśmy naprawdę nie przyspali tematu, tylko do tego doszliśmy w sposób profesjonalny, dzięki czemu nie ma tego chaosu organizacyjnego. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w momencie, gdyby dzisiaj nie było tej umowy podpisanej, automatycznie no, firma EcoRegion przecież wygrała umowy, tak? Powygrała tę umowę wszystkim. Jak jeden. I teraz no dobrze, no, nie mamy firmy. No Kowalski, no co? Pytanie, czy wiezie do lasu, czy podpisze, bo prawo mówi, że podpisuje umowę i na koszt gminy. I na koszt gminy te odpady są wywożone. Więc teraz, wiecie Państwo, ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, gdybyśmy naprawdę nie mieli tego wykonawcy i za pół roku przychodzą do nas, żeby im te roszczenia regresowe mają wobec gminy. Więc no, trzeba teraz sztab ludzi zweryfikować te wszystkie, czy miał zezwolenie na odbiór odpadów, stawki, rozliczać się, jakieś ugody zawierać, no to miałoby charakter takiego odszkodowania. Kto miałby to robić? Dopiero by administracja. Ciekawe, jak te gminy sobie poradzą, co mają niepodpisane. Poza kolejnością może, bo ja chciałam w pytaniach, ale już jestem. Ale to po kolei idzie. Ale ja o tych śmieciach chciałam. Potem poczekam. Nie bo mi tu mieszkańcy warszawianki monitorują, co oni w takim razie mają zrobić w związku z tym, że to nie jest wspólnota. I co ze śmieciami? Czy to każdy mieszkaniec będzie miał swój koszt, czy będą mieli razem, bo część deklaruje segregowanie, część nie. Więc tu jest właśnie problem, a to, że my tego nie doprecyzowali w tej uchwale i teraz... Znaczy nie, wszystko jest doprecyzowane, tu nie ma żadnych luk. Mieszkańcy warszawianki to są mieszkańcy bloku komunalnego, właścicielem obiektu jest gmina, zarządcą jest gmina i to zarządca w takiej sytuacji, właściciel składa deklaracje. Deklaracje zostały złożone. Wszyscy zostali poinformowani, może no w tym tygodniu żeśmy rozsyłali takie informacje, ile wynosi stawka. Informacja jest, że my żeśmy złożyli deklarację jako segregowane, a więc że mają obowiązek segregować te odpady. I też jest informacja w tych pismach, że w sytuacji, kiedy nie będzie to segregowane, stawka w uchwale wynosi 10 zł. Tak, tak? Pan wie, że część osób na pewno będzie segregować. Ale to jest, tak samo. No to dzisiaj złożyli nam zarządca wspólnot, złożył nam deklarację, wszystkie wspólnoty, że będą segregować. Ale tu jest właśnie, być może można dyskutować, czy ta ustawa jest dobrze napisana. No jest tutaj kwestia odpowiedzialności zbiorowej. Tak, bo blok ma 40 mieszkań, jest deklaracja złożona, że będą segregować, a znajdzie się czarna owca, która tego nie będzie robiła. Tak? No i siłą rzeczy, jeżeli firma nam zgłosi, że nie jest segregowane w tym miesiącu, mamy obowiązek naliczyć opłatę 10 zł za ten miesiąc. Za każdy kolejny do czasu. Proszę Państwa, wydaje mi się, no jeszcze jest kwestia, jak będzie pewną firmę do tego podchodzić, no bo jeżeli, nie wiem, w trakcie odpadów suchych, nie wiem, na 300 kg, który będzie miał pojemnik odpadów suchych, nie będzie no, trafi się jakiś, nie wiem, albo ktoś złośliwy, troszeczkę obierek po ziemniakach, no to pytanie, czy to się to robi, bo raczej tego nie będzie robić. Raczej tego nie będzie robić. Firma jest rozliczana ryczałtem i
Proszę Państwa, w kraju, jeżeli chodzi o cenę, to jest 9,90. Natomiast tutaj jeszcze to, co mi Pani redaktor podpowiada, bo stawiamy tu za dwóch piątków. Weźcie pod uwagę Państwo jeszcze jedną rzecz, że w Piotrkowie niestety każdy mieszkaniec kosze na swój kosz. A u nas są tej samej ceny. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, oczywiście dla mnie było podzielone zawsze ten odcinek od asfaltu do trasy. Tam woda wymywa. Rokrzyce. Tak, drugie. Ale coś twardego przywieźła. Bo ten, na ten wiatr. Najlepszym rozwiązaniem, panie Darku, to jest budowa wiadomo. Nie doczekamy się tego. W tym roku ponoć. Ja już w to nie wierzę. Mają płacić. Tak. Wiem o tym, drogomistrz o tym wie i tam będzie. Ja tam nie byłem już, ale no, trzeba by tam coś, no destrukty najlepiej posypać. No właśnie destrukty. Żeby to nie było wymywane. No. Wiemy o tym i o destrukt właśnie za to. No i druga rzecz, gąska kufla dzielowych, istniejących już. No, ja myślę, że tu jest gąska, to jest gminna spółka do wyręczenia. Co mogę to powiedzieć? Proszę bardzo, panie Strzelczyk. Oby, panie Wójcie, pierwszy tutaj taka działeczka z odliną koło garaży, taka zanieczyszczona. Kiedyś Basia, pani Basia kiedyś o tym mówiła. Chciałbym o tym wspomnieć, że jest pan zanieczyszczona. Na tą chwilę, tak jak przychodzi, to może sobie rzucić papierek, bo to tak wygląda, jak takie dzikie wysypisko. Jest to za tym takim transformatorem. Dlaczego? Takie zarośnięte to teraz jest, że nawet nie sprecyzuję, co pan jest. Ale to jest gminne. To jest gminne. Taki pomysł, żeby to jest tam gdzie korzyść. No miałbyś tam korzyść. Generalnie, no to wiadomo, jak to się zrobi. Jak to się zrobi, to dalej to będą robić. Nie wiem, to i... Znaczy tak, nie, żeby tam stawić ziemi, może wyrównać jakimś sprzętem, zjechać i działać. Żeby to było... Uporządkować to. Sprzętem, a możliwe. Żeby to było jasne, że tam jest czysto i tam nic nie trzeba rzucić. Bo jak się robi to... Bo tam widziałem też mieszkańcy kiedyś to robili, no ale wiadomo, jak tam coś tam trochę spalą, czy coś tam zagrabią, to i tak nie jest to aż tak... tam zrobione, że jednak tego papierka tam ktoś rzucił. Panie Błażeniu, no co możemy zrobić? Jeżeli jest to nasza działka, proszę, a przypuszczam, że nasza działka, no to po prostu musimy to uprzątnąć, ewentualnie, nie wiem, postawić kosz. Teraz pytanie, czy to tak, będzie to przestrzegane. Gdyby tak zrobić od razu, to tak ładnie jakieś tam zagrabi, nie wiem, że jakoś przy okazji budowy tej wiadomości, może jakieś tam ziemi nawet wyrównać, to może no, to będzie widać, że tam nie ma śmietniska. Tak, rzeczywiście wyrównać tak, żeby czystość odkryć, to wtedy nie będzie wypadać rzucać. Tak, nie wypada rzucać. I drugie pytanie mam jeszcze takie odnośnie bram garażowych w razie pożaru. Myślimy o tym, panie Bożeju, i stanę na głowie, że w tym roku. To może już więcej. Żeby nie zaweszyć, to nie będzie. To już więcej nie pytanie. No wymiana. Panie Wójcie, mam takie zadanie dla naszych drogowców, które nie pochłonie jakichś bardzo dużych pieniędzy z naszego budżetu, ale jest to do czasu jednak bardzo potrzebne. Chodzi o rów miejscowości Blizin. To jest odcinek od, chyba pan tam mniej więcej się orientuje, ale jak przypomnę od kogo, tak szczegółowo to by było od pani Haliny. Panie Tomku, odpowiem szybciutko, żeby zaoszczędzić na czasie. Tak. Temat jest znany, drogomistrz o tym wie. Obrobimy się z tymi robotami. Jest to w planie działania w tym roku, żeby odnowić te roboty z uwagi na zalewania ostatnie. I tam panie Wójcie, się tam z tego, znaczy tam pewnie drogomistrz tam się zorientuje, ale tam jeszcze będzie się przydało kilka przepustów. Po prostu jak rób będą odnawiać, to w tej części tutaj do pani Solty, do pana księdza Masiarka, to by się tutaj przydało, nie wiem, z 3 przepusty, żeby jakiś dojazd tam dojechał. Zaraz, żebyśmy się rozumieli. Jeżeli jest rów i ten rów czyścimy, to niestety przepustów wymieniać nie będzie. Tak, ale tutaj w tej części... Jeżeli nie ma rowu, a wykopiemy rów, tak, to jak najbardziej przepusty włożymy. To nie jest jakaś duża liczba, no nie będzie tych przepustów, tam nie wiem, 3-4 sztuki mi się wydaje z tego. Tak, razy 50. Tak. Na terenie całej. Proszę bardzo, pani Wierkacka. Ja mam pytanie typu. Potem
który jest zlokalizowany tuż obok pięknego domu kultury. Pan wójt mówi, że przyjedzie wojewoda i tak dalej. Będzie to impreza ogólnokrajowa, a ja pytam. Ja tak nie powiedziałem, że przyjedzie. Ale w zamiarze jest. Zapraszamy i tak dalej, ale chodzi mi o ten budynek, który jest po drodze. I teraz jak on wygląda? Schody są oberwane. Wygląd jest po prostu straszny. Straszny. To jest mało powiedziane. O hotelu. Tam się na dzień dzisiejszy wyprowadził komisariat. Co dalej z tymi pomieszczeniami, z tym budynkiem? A schody niedużo będą urwane. Schody będą urwane. To po prostu może grozić. To jest katastrofa budowlana na dzień dzisiejszy, bo młodzież może to kogoś przysypać. To jest niebezpieczne. Przechodzę tam codziennie i to wygląda naprawdę zderzenie cykla budynki do góry. To jest po prostu okropne. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie naszej kanalizacji. Panie wójcie, pan powiedział, że będą badane przyłącza, chodzi mi o te wody deszczowe i tak dalej. Ale ja przeszłam się ulicą Mickiewicza i tam mieszkańcy mnie zaczepili i mówią, że na dzień dzisiejszy odór jest straszny. A na dokładkę odór pojawia się w mieszkaniach. Czyli pytanie, co tu jest nie tak? Bo jeżeli to jest nowa oczyszczalnia, kiedy to są nowe przyłącza, to myślę, że takiej sytuacji nie powinno być. Są osoby, które mówią, że jeżeli jest dzień upalny, to po prostu nie mogą w tych swoich pomieszczeniach wytrzymać. Czyli no, trzeba zgłosić problem, bo żeby to zbadać, dlaczego tak się dzieje. A autentycznie na ulicy Mickiewicza ten odór czuć, bo byłam tam. Byłam to, sprawdziłam, nie wchodziłam do posesji, bo wiadomo, że może mieszkańcy sobie nie życzą i tak dalej. Ale na ulicy ten odór czuć. To jest jedno. I poza tym jeszcze mam jedno, co jest mi bardzo... Jeżeli od razu odpowiem, żeby się nie pogubił. Z tego powodu, że przepełnia się kanalizacja sanitarna wodami deszczowymi i wypływa to na ulicę, jak najbardziej jest odór. To nie wypływa na ulicę, panie. To nie wypływa, bo była po deszczu i tam nie było. Chyba, że po następnym Proszę, proszę uświadamiać mieszkańcom, bo to tak, no mieszkaniec puszcza wody deszczowe, wypływa i pretensje ma nie wiadomo do kogo. Trzeba sobie uświadomić, że jeżeli mieszkańcy o to nie zadbają, to po prostu będą takim zachowaniem działać tylko i wyłącznie przeciwko sobie. No można przerzucać odpowiedzialność, ale logicznie myślący człowiek odpowie szybciutko i chyba wnioski są proste. Jeszcze raz pani tłumaczę, jeżeli do kanalizacji sanitarnej wpływa woda deszczowa, i te ścieki wymieszane z tą wodą się nie mieszczą, wypływają na ulicę, no to w ślad za tym jest odór. Natomiast rura deszczowa jest pusta i stąd, pani przewodnicząca, robimy te kontrole i to nie na zasadzie nakazywania i tak dalej, tylko uświadomienia ludziom. No ale już są te kontrole zrobione? Cały czas w trakcie. No i były już stwierdzenia, że wody deszczowe... Oczywiście, że tak. 70% przykład. 70%. Cyrka. Dobrze. Ale mam jeszcze jedno pytanie. 70% nie odłączam. Nie odłączam. No, rozmawiać z mieszkańcami, będę... Na 18, wydać. No może coś się zmienić. Ale jeszcze mam jedną rzecz. 4 były przepięte. Dobrze. Jeszcze my tutaj... Trzeba odpiąć, bo ja kiedyś... Wiem, że są przypięte jeszcze... Przyłączyli się jak gdyby do nowej kanalizacji, a nie odpięli odstawki. Chodzi mi o taką rzecz, tu pan wójt się chwalił, że uczniowie gimnazjum Gomolina zajęli pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim i tak dalej na najlepszego posła, ale nie wiem, czemu pan wójt nie powiedział o dzieciach z naszej szkoły, które są, jak gdyby działają w karaweli i odnoszą bardzo, bardzo wysokie wyniki, osiągają, bo zdobywają nagrody i niestety reprezentują naszą gminę. Nie tylko w naszej gminie, ale i w innych gminach. W innych gminach naszego kraju, naszego... No nie tylko w naszej gminie. W naszej gminie obstawiają wszystkie lepsze, większe imprezy. I ostatnio na Dniach Woli z przykrością patrzyłam, kiedy te dzieci swój pokaz miały na betonie, na kostce.
przepraszam, dyrektor rozrzucił. Tak, i o właśnie, był przyniosł. Bo pani dyrektor twierdzi, że nie ma pieniędzy na zakup map. Nie, no. No to jest takie trochę przykre i niepoważne, jeżeli się mówi w ten sposób, a te dzieci niestety reprezentują bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki, bo trzeba było się przyjrzeć tym występom. To nie były wszystkie występy. Oczywiście, no bo no, nie były wszystkie. Niebezpiecznych nie było. Dokładnie. Jest, nie było, nie było, jest ktoś odpowiedzialny za tą grupę. No to powinien wstąpić. Nie raz było. No to, bo to jest nie pierwszy raz. W zeszłym roku też to panie wójcie, nie było na żadnych. Ale jakieś materiały rozprawili. Nie, bo też to była szkolna grupa. Inna. Znaczy nie wiem, czy państwa, może ja, bo to akurat wydarzenie i moje dziecko nie chce się może o tym mówić. Ale mnie jest nam przykro, skoro po prostu pani dyrektor jakoś tak dziwnie reaguje na występy grupy Karabela, która naprawdę powinna się szczycić tymi dziećmi. Nie były to dzieci, akurat te występy nie były tak bardzo jakieś takie, że zagrażały bezpieczeństwu. No a taka wyszła troszkę niesmaczna sytuacja po ostatnich występach. Można by to tak nie powinno być. Oczywiście. Znaczy my żeśmy wystosowali w tej chwili pismo do pani dyrektor o zakup takich map, bo my wspieramy te dzieci. W tej chwili żeśmy sami zapłacili przecież też na dojazd aż do Brzynia Wielkiego, to jest koło Wrocławia Opola, także to nie to, że to tak dzieci sobie jedzą, tylko korzystają. My jako rodzice bardzo dużo pomagamy. Natomiast pani dyrektor jakoś tak, nie wiem, niechętnie to patrzy na działania tej grupy. Nie wiem czemu. Zamiast być dumna, że no jedzą i... Przepraszam bardzo, proszę nie przeinaczać, bo tą kwestię oczywiście omawiałem i byłem obecny na dniach gminy. Pani dyrektor przede wszystkim w mojej obecności bardzo skrytykowała panią instruktor, bo takowe maty są, a za to odpowiada instruktor. Natomiast w takim przypadku, gdzie instruktor jest nieobecny i dzieci występują bez tej maty, to oczywiście ponosi odpowiedzialność pani dyrektor. Ale pani dyrektor właśnie w tej sprawie mocno skrytykowała panią instruktor, która osobiście odpowiada za występ tej grupy. To po pierwsze. I proszę nie zmieniać kolejności, proszę nie przerzucać odpowiedzialności na panią dyrektor, bo byłem osobiście przy tym wątku. To po pierwsze. Po drugie, pani przewodnicząca, ja dzieci z terenu naszej gminy chwaliłem, chwalę i będę chwalił, nie tylko chwalę, ale udzielam nagrody finansowe. Natomiast jeżeli pani próbuje tutaj, niech pani odróżni, co to jest sprawozdanie, proszę panią, niech pani nie przerywa, pani przewodnicząca, czy jest jakiś porządek na tym posiedzeniu, bo to jest taka publiczna targowisko. Przede wszystkim, to ja mówiłem sprawozdanie o działalności w ściśle określonym okresie. Niech pani sobie prześledzi inne sprawozdania na przestrzeni, nie wiem, roku, dwóch, dziś pięciu lat i na pewno znajdzie pani informację, że chwaliłem również inne dzieci, nie chwalę, ale również wynagradzam. I proszę mi tutaj nie przeinaczać znowu i wmawiać, że ja celowo jakiejś grupy dzieci nie chwalę. To teraz moja kobieta, przepraszam. Panie wójcie, no wcale nie chciałam o tym mówić, ale skoro już tak, są dwa materacje, jeden jest duży, drugi mały, to jest raz. Dwa, pani instruktor grupy nie zdążyła dojechać, bo była przesunięte występ grupy Karabeli, bo wcześniej, miał być o 19, dojechała później. Także to też nie jest tak, bo była przecież na występach z całą tą grupą wcześniej, że to jest dobrze niewielkie. No, dużo wcześniej ten występ, zresztą rodzice też byli bulwersowani, dziadkowie, bo chcieli obejrzeć ten występ dzieci. Także to nie jest tak. No ale pani wójcie, bo pan mówi, że nie było pani instruktor. Ale proszę nie przerywać się. Ja po prostu wyjaśniam, dlaczego pani instruktor nie zdążyła dojechać na występ, bo był przesunięty cały występ dużo wcześniej. To jest tak, dwa, że materacji nie ma, a trzy powiem tak. Jeżeli występują, no przepraszam, że akurat może powiem o paniach pasjonatkach. To nie pani pasjonatki się martwią, że muszą mieć 10 mikrofonów, tylko organizator. Nie śpiewają do burka. I w tym momencie, jeżeli występuje grupa akrobatyczna, to organizator też pyta, co jest potrzeba i tak dalej. Tu nie ma żadnej współpracy i może zakończmy tą dyskusję. Dzień. Przede wszystkim to osobiście nie tylko widziałem te materacje, ale o nich wchodziłem. Ale proszę mi przed. I rozłożenie materaców to jest obowiązek i... nie mogą występować, panie wójcie. Proszę panią, są za miękkie. Dzieci obowiązek rozłożenia materacy
należy do instruktora i te materace tam były na tej uroczystości. Nie, bo to były szkolne. Nieważne, czy je były, pamięty, ale były. Ale były. Były dwa. Proszę. Trzy na pewno były. Ale to się nie nadają do wyświetlenia, bo są zamienicze. Prosimy o ciszę. Ja chciałam zapytać o jedną rzecz. 25 maja w Wojskowego Molio były impreza diskowa. Chciałam zapytać, czy pani reprezentowała tam gminę, czy tylko samą siebie osobiście, prywatnie? Przepraszam bardzo, ja uczestniczyłam, taka była moja wola, to samo osobiste zapraszam. Dobrze, rozumiem, prywatnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, dobrze, dziękuję. Dzisiaj z drugiej strony to nawet bardzo dobrze. Ja chciałbym się tak wyjaśnić do jednej kwestii. Ja swego czasu mówiłem tutaj na sesji odnośnie szerokości w świetle wyjść drzwi ewakuacyjnych ciągów. Pan sekretarz powiedział, że się na tym nie znam. Nie znamy teraz tego efekty, o którym było mówione, ale to tylko taka dygresja. Jeszcze tak oczywiście spraw, które tutaj były w punkcie 16. Zapytanie wolnych wniosków z tamtej sesji, czyli 29 kwietnia. Dałem zapytanie odnośnie odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie bibliotek. W sprawozdaniu pana wójta nie było żadnej informacji w tej chwili. To już jest około 2,5 miesiąca, kiedy żeśmy wystąpili z pismem. Czy jakaś odpowiedź przyszła? Jak najbardziej. Przyszła odpowiedź. Prośba o uzupełnienie pewnych danych. Jest światełko w tunelu, jest szansa na to, że taką zgodę uzyskamy. I dzisiaj nawet jak dobrze pamiętam, nie, przepraszam, wczoraj jak dobrze pamiętam, takie pismo uzupełniające wysłaliśmy. Dobrze, teraz następna sprawa z 29 kwietnia. Wtedy poruszyłem sprawę urwanych daszków przy sali Krzyżanowie. To jest od zimy. Panie wójcie, tu pismo do gminy, że do gminy przyszło. Pan obiecał, że coś będzie z tym zrobione. W dalszym ciągu te daszki jakby urwane, tak są, schowane są przez jednostkę. Czy to zostanie zrobione? Panie radny, nie używałem słowa obiecuję. To po pierwsze i proszę nie wkładać takich słów w moje usta. A po drugie, zgodnie z procedurą, firma, zostało to zgłoszone do referatu, firma została najprawdopodobniej wezwana do usunięcia tych czterech. Okres gwarancji nadal trwa. Tak, czyli kiedyś będzie to zrobione? W okresie gwarancji. Dobrze, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Kolejna sprawa. Kiedyś żeśmy wspólnie oglądali przy otwarciu sali oświetlenie przed salą. Wtedy była prośba, ja parę razy mówiłem na sesji o możliwości zainstalowania jakiejś tam lampy, która by to oświetliła. Wiem, że ktoś z urzędu gminy był, oglądał to. Czy jakieś kroki dalsze zostały poczynione, żeby zainstalować lampę świetlną? Nie jestem w stanie tak szczegółowo odpowiedzieć, ale najprawdopodobniej to, co kojarzę, wymaga to wykonania projektu. I oczywiście no, takich próśb z terenu gminy mamy tutaj kilkadziesiąt i oczywiście przyjdzie okazja, przyjdą możliwości finansowe, będziemy te wszystkie prośby uwzględniać. Jak panu doskonale wiadomo, w budżecie na oświetlenie mamy kwotę około 100 tysięcy złotych i za tą kwotę chcemy wykonać to, co informowałem dzisiaj w sprawozdaniu, te miejscowości wymienione, na pozostałe miejscowości na ten moment pieniędzy brak. Jeszcze kolejna rzecz, jeśli chodzi o salę. Gwarancja na ten prawdopodobnie niedługo skończy. Czy jakieś kroki zostały poczynione odnośnie tego słynnego już moim zdaniem betonu betonowiczy? Czekamy, jak to się będzie zachowywać w okresie gwarancji, bo pan wielokrotnie też tutaj prosił o to, żeby karać firmy i tak dalej dużymi kwotami. To można powiedzieć zostało uczynione. No niestety wykonawca się odwołał do sądu. Sąd zastosował miarkowanie i tę karę obniżył o połowę. Natomiast pragnę panu uświadomić, że gwarancja kończy się tak zwanym odbiorem pogwarancyjnym i wtedy będzie wezwana
komisja, duża komisja, która będzie weryfikować wszystkie usterki, wszystkie wady i to zostanie wszystko wynotowane i oczywiście dopóki wykonawca nie uwzględni, nie usunie tych usterek, nie dokonamy odbioru pogwarancyjnego. Jeszcze jedna rzecz, taka, że tutaj wcześniej nic nie mówiłem na temat dróg. Powiemy, jakie te drogi są. W niektórych miejscowościach są lepsze, w niektórych są gorsze, w niektórych się ulepsza. Ja mam tylko sprawę, którą tyle razy mieszkańcy Pieniek byli u pana. Droga Krzyżanów Pieńskich. Szanowni radni, nie ma tam tygodnia, żeby jakiś samochód nie leżał w drodze. To nie dlatego, że po prostu oni jadą szybko. Oni po prostu starają się ominąć to, co jest. Taki stan w tej chwili tej drogi. Czymś mało jest, bo jeden rolnik zauważa wszystko. No, ale z tej drugiej strony, to jest ruch, właśnie bardzo często tam... Panie radny, ta droga będzie uwzględniana w tym moim zamyśle i będziemy chcieli przynajmniej na tej drodze położyć destruk, a jak się uda, to nawet da. To by było na tyle pytań w tej chwili, wyjątkowo krótko. I jeszcze jedną rzecz, jeśli można, pani przewodnicząca. Szanowni radni, pani przewodnicząca, władze Urzędu Gminy, w imieniu OSP Krzyżanów, Koła Gospodyń Wiejskich Krzyżanowie i Piaska, Stowarzyszenia Krzyżanowie, chciałem was serdecznie zaprosić na planowaną, ja podkreślam planowaną, bo to nie wiemy, co nam z góry spadnie. Na 14 lipca tego roku o godzinie 14 na taki piknik rodzinny przy OSP Krzyżanowie. Do władz gminy dostarczymy zaproszenia, jeśli chodzi o radnych. Przepraszam, że tylko tak głównie. Z uwagi na oszczędności finansowe, jakbym to określał. Godzina 14. Planujemy zrobić ten piknik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdyby się coś zmieniło, powiadam. Że będziesz nie kładał, no odwołujemy to. Dziękuję bardzo. Uważam, że lekcja się już wyczerpała. Ja tylko chciałam... Tak? Proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze tutaj do pana wójta. Panie wójcie, czy już jest coś wiadomo w sprawie inspektora nadzoru do szkoły do Mulin? Czy w dalszym ciągu sprawa jest jak gdyby w sądzie? Inspektor nadzoru... Aha. Trwa postępowanie sądowe. Złożyłem akt oskarżenia, tak zwany subsydiarny. Kolejne posiedzenie sądu bodajże 9 lipca. Bodajże, mogę się pomylić. 9 tak prawdopodobnie. Natomiast jeszcze dla przypomnienia to informuję, że niestety prokurator w tej sprawie dwukrotnie umorzył postępowanie. W związku z tym właśnie różne subsydiarny akt oskarżenia do sądu i trwa postępowanie. Ja tylko chciałam, Jurek, masz jakieś pytanie? Ja tylko chciałam poinformować państwa, że właśnie na moje ręce wpłynęło pismo od mieszkańców Bogdanowa, to jest od pana Zuzańskiego, Lachety i Krystek, że zalewa ich posesję woda i proszą o odprowadzenie wody deszczowej jak bezpośrednio. No, tak, od kościoła. Od kościoła. Ale mówimy o czym? O Bogdanowie? O Bogdanowie, cały czas o Bogdanowie, tak. Znaczy to było. Tak jest napisane, tak jest napisane. Z kościoła. 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 Odpowiem króciutko, że no, prowadzę cały czas w tej chwili rozmowy z tym współwłaścicielem odnośnie wykupu tej części pod ten ruch, bo ten ruch tam właśnie na wysokości tego, tych kałuż, które się tam gromadzą, naprawdę rozwiąże na 100%. No, na razie jest deklaracja telefoniczna, że są gotowi sprzedać. Sprzedać, udział. Musimy dać taką odpowiedź, bo zapewne pan mój takie samo pismo otrzymał, które przedstawił pan. Od tych mieszkańców Bogdanowa, tak. I drugie to jest to, co wspomniałam o powiecie, że też mieszkańcy posesji Mąkolic nr 43, państwo mańscy,
również no, zwracali się z wielką prośbą do powiatu o odprowadzenie wód właśnie z drogi powiatowej, która zalewa ich posesję, no, mają wielkie pretensje, że nikt się nie pojawił, nie obejrzał, no niczego od lat nie dokonują w tym kierunku. Tak, powiat, z powiatu, tu mam na myśli powiat. I w ostatniej posiedzeniu rady, radny Olejnik bodajże wyszedł z taką propozycją, żeby zaprosić kierownika zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Łodzi, więc już była informacja, pani kierownik na dzisiejsze posiedzenie nie mogła dotrzeć, ale na najbliższej będzie zaproszona, jeżeli tylko czas pozwoli, będzie na tym zastępca posiedzeniu. Także tylko tyle co do informacji. Dziękuję bardzo. Jeżeli będzie konserwowana rzeka Bogdanowa. Proszę bardzo. Wszyscy zapraszają, więc ja też. Dnia 18 lipca, godzina 10, posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Jaki dzień? To jest czwartek. Bardzo. Jeżeli pytania się wyczerpały, dziękuję bardzo pani redaktor za uczestnictwo. Dziękuję wszystkim radnym za kończę dzisiejsze posiedzenie. Tak, do sukcesu 8 września. A gdzie? A gdzie? Przybianka jest do Bogdanowa. Woźniki nie bardzo wyrażają zgodę. No, co we woli może zawrzeć? Zobaczymy. Proszę? Może we woli. Wieczora. Dziękuję.